Witajcie. Pytanie brzmi, czy Paragwaj jest tanim państwem? Mam na imię Zbyszek. Sporo z was pewno zna mnie również z niemieckojęzycznego kanału na YouTube Paragwaj Live. Jestem urodzonym Polakiem i dalej nim jestem, dlatego czy Zbyszek, czy Pit, czy Peter w sumie nie ma wielkiego znaczenia. Ważny jest jeden fakt i przede wszystkim, że wraz z żoną jesteśmy tutaj w Paragwaju 20 lat. 20 lat doświadczenia. Tu muszę wam szczerze powiedzieć, dlaczego kręcę to właśnie w języku polskim, ponieważ trochę dochodzą mi niepokojące wieści. Sporo z was pyta mnie się również poprzez Facebooka, poprzez WhatsAppa, czy poprzez e-maile. Również w komentarzach na kanale Paragwaj Live. Wiecie, co mnie zaskakuje? Że właśnie pytacie się między innymi o koszty. Tak? Nie wiem, skąd niektórym biorą się takie rzeczy, że w Paragwaju te rzeczy w ogóle nic nie kosztują. No, tak jakby tu może 1 euro, czy nie wiem, 5 zł zastąpiło wam 100 dolarów. My tu, tak jak wspomniałem, mieszkamy 20 lat w Paragwaju i muszę wam szczerze powiedzieć, że wcześniej ceny były stosunkowo niskie, tak? To się zgadza. Były. Czas przeszły. Dlatego naprawdę jest to rozwój w moim przekonaniu niebezpieczny, ponieważ chodzi o waszą przyszłość, tak? O waszą przyszłość. Może z dziećmi, z żoną, z rodziną, z mamą, z dziadkiem. Także to trzeba dobrze przemyśleć, nieważne teraz w jakim państwie jesteście. Paragwaj, moim zdaniem, my jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni, ale to, co mi się podoba, nie musi się wam podobać, czy wam, o, ten, co z tyłu jest, nie musi wam się to wszystko podobać. Przede wszystkim muszę szczerze przyznać, że ceny, nie tylko w Niemczech, w Polsce, w Europie, czy w Stanach, czy gdziekolwiek innych, idą do góry, również idą w górę w Paragwaju i to dość w szybkim tempie. Zrobię wam krótkie video, dlatego trochę się przerzucam na tak zwane shorty, czyli krótkie video, tak żeby nie robić jakichś wielkich video, które potem trzeba przycinać, docinać i tak dalej. Akurat tego nie za bardzo lubię, dlatego ograniczę się do krótkich paru zdań. A więc tak jak wspominałem, ceny rosną, 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 rosną i szczerze mówiąc, moim osobistym zdaniem, Paragwaj nie jest państwem tanim. Przede wszystkim nie jest państwem dla pracowników, tak ja uważam. Mniej więcej przeciętna pensja wynosi w granicach 2,5 miliona, dokładnie teraz 2,5 miliona guarani. Możecie sobie zobaczyć, ile to wychodzi mniej więcej przez 7,300, nie wiem, 30 euro, tak na szybkiego licząc. Mniej więcej przeciętna pensja. I tą pensję jeszcze musicie dostać. Tak więc, tak jak wspomniałem, Paragwaj nie jest tanim państwem. Nie. Nie to, że nie chcę was namawiać do przyjazdu. Oczywiście każdy z was może przylecieć do Paragwaju, stwierdzić to na własnej skórze i własne odczucia przekazać. Chętnie również w komentarzach. Ja uważam, że Paragwaj jest stosunkowo drogi.
Paragwaj jest wspaniałym krajem, moim zdaniem, dla inwestorów, dla ludzi, którzy mają pomysł w głowie, którzy ryzykują coś w życiu i nie chcą płacić większość ciężko zarobionych swoich pieniędzy na podatki. Podatki w Paragwaju są stosunkowo niskie i to jest najważniejsze. Dlatego uważam, że Paragwaj nie jest tanim krajem, jest krajem dla inwestorów, dla tych, którzy mają pomysł, chcą otworzyć jedną, dwie, trzy firmy, czy może zrobić, albo zacząć, albo kontynuować swój własny biznes. I tym miłym akcentem kończę na dzisiaj. Jeżeli Was te filmiki również w języku polskim zainteresowały, podajcie w komentarzach również swoje własne zapytania, bo mam ich sporo i nie jestem w stanie naturalnie na wszystkie pojedyncze pytania osobiście odpowiedzieć, ale chętnie spośród wybranych pytań będę kręcił również w języku polskim. Tak jak wspominałem, 20 lat doświadczenia w Paragwaju, tego nam nikt nie zabierze, a Wam przede wszystkim zaoszczędzi pieniędzy i złego doświadczenia. A więc dzielcie się wideo na Facebooku, na innych mediach socjalnych i przekażę Wam dalsze wideo, które z pewnością Was zainteresują. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie ze słonecznego i ciepłego Paragwaju.